Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie i gmina Drelów zawarły porozumienie o współpracy na rzecz zapobiegania zagrożenia suszą. To usankcjonowanie dotychczasowych dobrych praktyk, które już przynoszą wymierne efekty. Współpraca ma obejmować m.in. konsultacje w sprawie poziomu spiętrzania wody na kanale Wieprz-Krzna. Co możemy zrobić? Gdzie powinniśmy tę wodę piętrzyć? Gdzie powinniśmy i kiedy tę wodę przestać piętrzyć? Bo na przykład rolnicy chcą zacząć kosić łąki. Gdzie powinniśmy jeszcze takie jazy odbudować albo wybudować? To już się sprawdza. Dzięki remontowi tamy z lat 60. i utrzymaniu rowów melioracyjnych przez gminę, pola w gminie Drelów są odpowiednio nawadniane. Samorząd wykładał w relacjach złotówka do złotówki w partnerstwie z mieszkańcami poszczególnych miejscowości pieniądze i po kilkadziesiąt tysięcy tych pieniążków trafiały rocznie na różne kompleksy łąk czy pól uprawnych, na melioracje szczegółowe. Udało nam się przywrócić tutaj nawodnienie, czyli retencję korytową poprzez piętrzenie wody w kanale Wieprz-Krzna, wykorzystanie kanału na cele retencyjne, melioracyjne. To bardzo proste rozwiązanie. Rowy, które dotychczas miały odprowadzać nadmiar wody, teraz dostarczają ją do upraw. Rowy melioracyjne de facto służyły osuszaniu pól. Dzisiaj przez tą wieloletnią politykę hydrologiczną mamy zupełnie inną sytuację, mamy bardzo łagodne zimy. W gminie Drelów retencja jest szczególnie ważna. W zeszłym roku 630 z około 700 gospodarstw zostało dotkniętych suszą. Na naszym terenie występowała susza w ubiegłym roku dużo dłużej niż na innych terenach, także uprawy ucierpiały bardzo. W całym kraju Gospodarstwo Wody Polskie w ciągu 3 lat planuje wyremontować około 650 podobnych instalacji za 160 milionów złotych.